14. Targi Expo Gołębia oraz 71. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych. Jest już drugi raz organizowana, drugi rok z rzędu organizowana tutaj w MCK-u katowickim. Potrwa od dzisiaj, czyli 6 stycznia do 8 stycznia włącznie. Co można znaleźć? Można znaleźć ponad 120 stoisk, na których hodowcy i pasjonaci mogą kupić wszystko to, co jest potrzebne do hodowli i pielęgnacji gołębi. Od karmy przez leki na systemach transportowych i zegarowych skończywszy. A wydarzeniu towarzyszy 71. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych, podczas której zostanie wybrana reprezentacja gołębi na olimpiadę FCE. No, pasja gołębi do gołębi wzięła się chyba z mlekiem matki, bo pierwsze gołębie miałem, mając lat 7-8. Oczywiście nie były to gołębie tej klasy, co dzisiaj. Były to gołębie przypadkowe, ale z biegiem czasu, nigdy się nie rozstawając z tymi gołębiami, tą pasję rozwijałem. A między innymi, no, jako mieszkaniec wioski, bo nie ukrywam, mieszkałem na wiosce, gdzie w latach 60-tych, 70-tych nie było rozrywek takie, jakie są dzisiaj, więc musieliśmy jakoś sobie zagospodarować ten wolny czas. No i dużo chłopaków z mojego rocznika, z podobnych roczników, hodowało te gołębie. Gołębie pocztowe, a gołębie typowo miejskie, które znamy w sumie z ulic, to zupełnie dwa różne tematy. Jeżeli chodzi o gołębie pocztowe, no to typowo zawodnicy, u których stosowana jest suplementacja, które są trenowane, które tak naprawdę jako sportowcy, nazwijmy to, muszą naprawdę odbyć bardzo długi szereg różnych przez hodowcę działań, żeby ten gołąb naprawdę uzyskał naprawdę super wynik. Gołębie, to które kategoryzujemy na różne dystanse. Dystans typowo krótki, gołębie od 100 do 300 km, gołębie kategorii to powiedzmy A, B. Potem gołębie są tak zwanego średniego dystansu, od 300 do 600 km. Następnie gołębie od 600-700 zwyż. Potrafią gołębie nawet wrócić z 1000-1500 km. Są to gołębie, które, no wiadomo, już przez hodowcę muszą być bardziej przygotowane do lotu. Więcej musi być przy tych gołębiach trochę opieki takiej, żeby ten gołąb poradził sobie z takim dystansem. U każdego hodowcy ta pielęgnacja wygląda na każdej hodowli zupełnie inaczej. Są hodowcy, którzy naprawdę do tej pielęgnacji przykładają bardzo, bardzo dużo szczegółów. Ale są też hodowcy tacy, którzy nie zwracają za bardzo na to uwagi i też osiągają super wyniki. Nie ma na to złotego tajnika, takiej złotej tajemnicy.